Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzimy, idziemy w stronę pasieczyska. Droga wykoszona, żeby nie rosić się każdego dnia, jak się tutaj chodzi. Zobaczymy sobie, co tam u pszczółek. Tak Wam powiem, że ostatnio dużo się dzieje. Jestem nawet, mogę powiedzieć, w lekkim szoku. Jest to mój drugi rok z pszczołami, więc nie za bardzo dalej widziałem, z czym to się je. W tamtym roku był spokój, bo były trzy takie słabiutkie ule. Później z odkładu zrobiłem jeszcze dwa, więc było troszeczkę mniej przy tym pracy. A teraz powiem Wam, ciepły maj. Trafił się akurat wtedy, co były kwiaty mlecze i wszystkie drzewka kwitły. I tak Wam powiem, że ostatnio było bardzo dużo pracy przy nich. Można powiedzieć, zaskoczyło mnie to. Mojego tatę też, bo też się tego nie spodziewał. Jak widzimy, wszystkie ule są na dwóch korpusach gniazdowych i dwóch miodniach. Ule są bardzo i pszczoły mocne, tak Wam powiem, bo ponieważ już ze 2-3 rójki, można powiedzieć, uciekły niestety stąd, z tego pasieczyska. Robiliśmy przegląd i wszystko było jakieś 3 tygodnie temu spokój był. Pszczółki sobie tam rozwijały powoli swoje gniazda. No i daliśmy im jedno miodnie. I tak Wam powiem, że w tygodniu mama do mnie dzwoni, że właśnie ten sąsiad mój, co też ma pszczoły, no powiedział jej, że rójka siedzi właśnie na tej czereści, tutaj siedziała u góry na tej gałęzi. No i od razu telefony. A ja, wiadomo, w pracy jestem, więc nie mogę szybko zjechać. Rójka uciekła. No i co, po pracy tata przyszedł, zrobił przegląd od razu, bo ja troszeczkę później zjeżdżam. No i co, i powiem Wam, masakra była w ulu. Wszystko, pierwszy korpus miodni zalany. Wiadomo, jeszcze nie jest zasklepiony, ale już zalane. Nie miały gdzie tego już miodu wkładować, więc w gniazdo ładowały. Tam też brakowało miejsca pszczół od groma w tych ulach. No i co? Zaczęło się przeglądanie gniazda i Wam powiem, byłem w lekkim szoku. W tym czwartym od tej strony ulu zerwanych kilka mateczników. Z tego pierwszego, wiadomo, to z niego, znaczy wiadomo, dla Was nie, ale zaraz Wam powiem, że uciekły z niego chyba dwie rójki, więc troszkę osłabł na sile. I Wam powiem, że dobrze zrobiliśmy przegląd, bo w trakcie tego przeglądu kolejne mateczniki były zrywane i udało nam się chwycić, tak Wam powiem, w jednym z uli trzy nowe matki. Może nie udało się schwycić, bo one już były takie na wykluciu, na wyżarciu, już miały do końca prawie wygryzioną otworek, wystarczyło troszeczkę go poszerzyć i same wyszły. No zapaliśmy chyba cztery tak młodziutkie matki, wiadomo, nie nasienione. No ale co, widocznie miały zbyt ciasno i na siłę produkowały te mamuśki, żeby się zbierać z tych uli. I tak Wam powiem, że no byłem w lekkim szoku, tak samo z powodu tego miodu, że takie ciężkie korpusy mogą być na wiosnę. W tamtym roku, no przez cały rok może miałem 7 liter, więc było słabo na wiosnę, tu nawet nie było co zaglądać. A teraz jest naprawdę pokaźna sumka tego miodu. Musieliśmy drugi korpus do miodni dodać. I Wam powiem tak, że też nie byłem na to przygotowany, bo nie miałem jeszcze ramek narobionych. Trzeba było jechać do sklepu pszczelarskiego, kupić węzę, robić na szybkości ramka. No miałem tam troszkę jeszcze suszu, więc dało się dodać jeszcze. No ale nie było na drugi, na cały korpus górny, więc akcja węza, robienie po nocach i dodawanie. W piątek wcześniej sobie udało mi się zjechać i zrobiliśmy takie, można nie powiedzieć, taki przegląd dokładny, bo on był już wcześniej robiony. Dołożyliśmy właśnie te ramka do górnej miodni, przełożyliśmy troszkę, można powiedzieć, czerwiu krytego tak do miodni, żeby tam się wykluły, tam pszczoły nimi się zajęły i zasklepiały ten miód. Wiadomo, obczyszczony jest sam kryty właśnie, żeby nie było tam przypadku, że tam jakąś matkę przyniesiemy,
więc powinno być wszystko spokojnie. No i co? To wam powiem, no na razie jest akcja spokojnie, widzimy jest ranek, piękna pogoda. Jak kolejny piękny dzień, ciepły maja, więc pszczółki jeszcze z rana, tak powolutku widzę tutaj sobie, poczynają, nie ma jakiegoś dużego ruchu na pasiece. No przejdziemy sobie tutaj po południu, w taki największy upał i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś akcji kolejnej rójki, ale tak jak mówię, przeglądnięte było wszystko, więc powinien być spokój. Tu widzimy w tym ostatnim wolnym ulu jest wylotek otworzony, jakby była jakaś rójka, może by się tam chciała wlecieć. Są tam ramka, więc jest taki, kurde, można powiedzieć, do łapania rójki przygotowane. Chociaż nie wiem, czy będziemy nawet rójki łapać, bo po pszczołach widzę, że są tak mocne, że trzeba będzie je troszeczkę osłabiać, żeby nie roiły się dalej, więc na pewno jakiś odkład, nawet dwa w tym roku powstaną. A tak wam powiem, że nie ma co się rozpędzać, bo przy tych jest dużo pracy, a człowiek był nieprzyzwyczajony, musi sobie inaczej pracę troszeczkę poukładać, żeby dało się zjechać w razie czego wcześniej. No i to porobić przy nich, bo wiadomo, jak jest pogoda, to trzeba to wykorzystywać, bo przyjdą chłodniejsze dni i będzie ciężko przy nich robić. No ale teraz na razie jest chwilowy spokój. Okej, przyjdziemy sobie tutaj w południe, jeszcze sobie trochę porozmawiamy i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Widzimy się no, za chwileczkę, można powiedzieć. Okej, i widzimy się już po południu. Myślałem, że będzie troszeczkę cieplej, ale jest bardzo mocny wiaterek. No i też troszkę na pszczółki to wpływa. No jak widzimy, tak mi się przynajmniej wydaje, z tego pierwszego ula najmniej latają. No to jest ten ul, z którego te rójki, na pewno jedna, nie wiem, może więcej. Chociaż nie wiem, czy może tak jedna po drugiej zaraz wylecieć. Dajcie znać, czy tak jest taka możliwość. No i co? Poczekamy sobie jeszcze, bo widzimy jakieś późne jabłonie jeszcze kwitną. No końcówka kwitnięcia. No i pod koniec maja zobaczymy sobie na miodnie, zobaczymy, czy można już ten pierwszy miód kwiatowy wybierać. Miejmy nadzieję, że tak, że będzie zasklepiony. No i zobaczymy, ile tego będzie. No tak, jak wtedy sprawdzaliśmy w piątek, to te korpusy pierwsze miodne, no były bardzo ciężkie, w większości zalane. Dlatego dołożyliśmy ten drugi, tak jak mówiłem wcześniej. No i zobaczymy. Wiadomo, że tam jeszcze była węza sama, w niektórych miejscach, wiadomo, pół suszu, pół ramek z suszem, pół samej węzy. Były tak troszeczkę przeplatane, żeby one pociągły tą węzę. Zobaczymy, jest dużo pszczół, więc możliwe, że to będzie do zrobienia. Też tam czerw był dany do miodni, więc jak się wykluje, też tam powinien troszeczkę popracować. No widzimy, pszczółki sobie latają spokojniutko, też większość jest na wszystkie wylotki otworzone, bo no, ponieważ było ich tam naprawdę dużo, tych pszczółek, i ciaśniły się. A co wam mogę powiedzieć, to, że te pszczoły są, nie wiem jaka dokładnie to jest rasa, ale naprawdę są bardzo łagodne. Myślę, że zawsze do sprawdzania ubieram, wiadomo, kombinezon. Samą górę z daszkiem, bez spodni, bo spodnie wydają mi się bezcelowe. No i tak nie widzę, żeby te pszczoły atakowały właśnie mnie. Jestem ciekaw, czy jakbym robił bez niego, pewnie wtedy by się jakaś uchciwiła i by mnie zaatakowała. Ale naprawdę jestem jeszcze zdziwiony, że są tak łagodne. I bardzo mnie to cieszy. Z tego właśnie czwartego ula lubią się tak wylewać, jak się po sprawdzeniu. Wszystkie tak w miarę chowają się, a one się tak wylewają na ten wylotek. No i tak powiem wam, jest ich tam troszeczkę. Na chwilę obecną pszczółki są dobrze sprawdzone i mam nadzieję, że nie będzie jakichś problemów z kolejną rójką. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie. Ale z tego, co widzę, to trzeba tak co najmniej raz na tydzień sprawdzać te ule. No ponieważ jest ich dużo, są mocne i nie wiadomo, co im tam przyjdzie na myśl. Ostatnio też musiałem je przywiązać, ule, znaczy się, bo zapowiadają bardzo mocne wiatry. I mam nadzieję, że jak widzimy, to tam gałązka, no jest taka troszeczkę
napsuta, można powiedzieć. Trzeba będzie ją na jesień usunąć, że ona się podczas tych wichur nie urwie i nie spadnie na te ule, bo szkoda by wielka była, bo już naprawdę bardzo dobrze się mają. Podejdziemy sobie troszkę bliżej, chociaż za bardzo nie chcę, żeby niektóre się nie urządziły. No jak widzimy, tutaj mamy przygotowane jeszcze korpusy. Ta. No i chyba mnie ugryzła jedna. I to prosto w nos. Jezusku, no chyba tak, aż czuję to. Dobra. No to troszeczkę za blisko podeszłem. No i co? Ja się będę zwijał, bo muszę iść sobie chyba żądło wyjąć, bo mam gdzieś między oczami na nosie. Więc ja będę się już zwijał. To by było na tyle w tym filmiku. Dajcie znać, czy u was też pszczoły są mocne. No i czy też macie tyle miodu. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!